boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Dzisiaj za oknem minus 6, odczuwalne minus 10, buźka smogowa na żółto, czyli powietrze umiarkowane, opadów 0. Ale tak pokazuję na tle tej paprotki, bo chociaż ta zieleń pięknie wygląda, śniegu nie ma, jest tylko chłodno, zimno. No i dzisiaj przyszedł do mnie taki upominek od Beatki z kanału Becia Gotuje. Patrzcie, jaka fajna deseczka. Takie tutaj takie wygrawerowane, wypisane, wypalone. No nie mam pojęcia. YouTube Becia Gotuje, Instagram Becia Gotuje. No dziękuję pięknie, dziękuję. No naprawdę bardzo miły upominek. Taka deseczka zawsze się przyda. Oczywiście jest. A tu jest taka pamiątkowa. Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam na mój nowy film Vlogmas 14 przez 2022. No widzicie, jak to pędzi ten czas? Naprawdę pędzi błyskawicznie. Dzisiaj zacznę od kalendarza. Mamy tutaj już na wierzchu czekoladkę. Teraz jest jak zwykle czekoladowy pieniążek. Odłożymy na bok. No i teraz ten mój kalendarz, już taki sfatygowany z dwóch stron, to już muszę podtrzymywać. Bo wylatuje, po prostu wylatuje, bo to już słabo podtrzymuje. Już są okienka pootwierane, więc co to jest? Body Lotion. Balsam do ciała. 50 ml balsam do ciała. No i co tu jest w nim? Parafina, stearyl, gliceryna, no taki jest delikatny balsam do ciała. Tak się waham, założyć, odłożyć, bo już nie wiem, co będę robić, ale przede wszystkim zacznę od herbatki znowu, mojej tradycyjnej, co mi się kończy, to ja kupuję nową, żurawina z maliną. I mój kubeczek. Smaczna, apetyczna, pachnąca. Żurawina z maliną. A teraz chciałabym podziękować bardzo Beatce i jej mężowi, Beatka z kanału Becia Gotuje, za taki oto upominek. Za taki oto fajny upominek. Wczoraj kurier mi dostarczył. Jaka deseczka, jak tu fajnie napisane. Becia Gotuje. YouTube. Instagram Becia Gotuje. Dziękuję bardzo. Bardzo to miłe z Waszej strony. Dziękuję serdecznie. No a dzisiaj zaczynam moją pielęgnację numer 2. Więc zacznę może od żelu pod prysznic.
kremowego żelu pod prysznic, który już mi się skończył. To jest właściwie denko tego żelu, ale kupiłam następny, ponieważ sprawdza się. To jest kremowy żel pod prysznic, zawiera ekstrakt z borówki. I naprawdę nawilża skórę, pielęgnuje z myślą o osobach poszukujących optymalnej pielęgnacji odżywczych składników. No i tak właściwie rozpieszcza tą skórę o takim delikatnym zapachu borówki. No, ja polecam, bo u mnie się sprawdza ten żel. No i teraz suchy szampon, który zawsze staram się mieć. Też już mi się skończył i będę musiała zakupić. Jest to zapach soczystego mango, natychmiastowy efekt. To jest przydatne w takich różnych sytuacjach, gdzie jest jakieś takie wyjście niespodziewane, ale te włosy nie muszą być całe tłuste, bo to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby je tak odświeżyć, żeby podnieść je tak od nasady, żeby uzyskały taką puszystość, to wtedy ten szampon się sprawdza. No i właśnie ma zapach takiego energetycznego, soczystego mango i nadaje tym włosom takiej świeżości, lekkości, więc i przede wszystkim trzeba pamiętać, żeby tak starać się bardziej nasadę spryskać i poczekać chwilę i dopiero rozczesać, żeby ten szampon się tak właśnie rozprowadził po włosach. No, bo jak za dużo się da tego szamponu, no to wtedy te włosy będą matowe. To trzeba po prostu tak umiejętnie, po trochę, przed każdym zużyciem wstrząsnąć i wtedy rozprowadzić. No to u mnie się sprawdza w takich sytuacjach, takich podbramkowych, że tak powiem, gdzie te włosy nie są tłuste, ale nie mają już tej świeżości, lekkości, nie są takie puszyste. No to wtedy, gdy gdzieś wychodzę, to taki szampon jest idealny wręcz. No i cóż, i następny, też już mi się skończył, żel pod prysznic, ale teraz kupiłam ten z borówką, więc z tym na razie się wstrzymam, ale też jest bardzo dobry. Oliwa i Milk Shower krem. Bardzo fajnie, też taki wygładzający, ujędrniający, no taki delikatny bym powiedziała. No i też ma bardzo fajny aromat. Bardzo lubię te żele, bo one od razu tak skórę nawilżają, że nie jest sucha, tylko od razu taka nawilżona. Ale oprócz tego kupiłam i jestem bardzo zadowolona z balsamu do ciała Nivea ujędrniającego z witaminą C. Naprawdę, ma taki zapach odświeżający, no wspaniała sprawa. Ujędrniona i sprężysta skóra i 48-godzinne nawilżenie do skóry normalnej. No. No i tolerancja dla skóry potwierdzona dermatologicznie. Jak uzyskać najlepszy efekt? Stosuj codziennie na całe ciało, delikatnie wmasuj balsam w skórę. No rzeczywiście jest świetny. I po jednym zastosowaniu już tak się odczuwa, że ta skóra jest taka nawilżona, no i wydaje się przez to taka gładsza. Oprócz tego jeszcze mam taki szampon oczyszczający. Szampon Fructis, Garnier Fructis. To też jest dobry szampon. Włosy przetłuszczające się, włosy wyglądają na zdrowsze i zachowują świeżość na dłużej. Tak, używam tego szamponu też od czasu do czasu, bo mam w tej chwili ten L'Oreal do włosów przetłuszczających się, wypadających, więc to w tej chwili oczekuje na swoją kolej. Ale od czasu do czasu też tym szamponem włosy wymyję. Także to też jest godny szampon, godny polecenia. Także. Ale jeszcze zostawiłam na koniec właśnie polski krem Lirene Dermo Program. To jest odmładzający, czy widzicie? Odmładzający krem regenerujący. I to jest krem dzień i noc. I stosuje się właśnie go codziennie rano i wieczorem.
Ja tak stosuję. I to jest produkt dr Irena Eris, piaseczno Made in Poland. Także tutaj jest 50 ml. Już mi się, już praktycznie, może tak jeszcze na dwa razy mi wystarczy, już mi się kończy. No, już nie pamiętam, po ile był ten krem, no, więc nie będę mówić, ale fajny jest, naprawdę jest, jest świetny i też ma takie, takie uczucie, że wygładzenia skóry, jak się właśnie tym kremem posmaruje, jeszcze raz Wam pokażę. Naprawdę to jest świetny, regenerujący i taki łagodzący. Tak jak się posmaruje skórę, to ma się wrażenie, że ta skóra jest jakby taka chroniona. No, bardzo jestem zadowolona i na pewno jak mi się skończy, to kupię ponownie, bo to mi się sprawdza. I zapach jest naprawdę bardzo fajny. Także tak to dzisiaj wygląda moja pielęgnacja kosmetyczna. Zebrało się tego trochę. Nie ma tak może aż strasznie dużo, ale te takie najpotrzebniejsze rzeczy, które używam i które po prostu u mnie się sprawdzają. Także bardzo, bardzo polecam ten żel. Też jest świetny. U mnie się sprawdza bardzo. No cóż, herbatka. Herbatka w dalszym ciągu. No i cóż, w tym zabieganiu przedświątecznym znalazłam chwilę na takie właśnie, na taką właśnie opowieść o mojej pielęgnacji, bo nie żyjemy tylko świętami, prawda? Przecież oprócz tego no, toczy się codzienne życie i tak jak mówiłam w poprzednim filmie i mamy swoje problemy i nie tylko są święta. No ale święta to są oczekiwane. I rzeczywiście wszystko robimy w tej chwili, krzątamy się z myślą o świętach. Także zakupy, jakieś ciasta, jeżeli się mrozi, pierogi, także wszystko z myślą o świętach. No cóż, to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, dbajcie o swoje zdrówko. U mnie dzisiaj mróz, śniegu na razie nie widać, ale kto wie, bo temperatura jest minus 6 rano, odczuwalna minus 10, no to jeżeli zacznie padać, no to już będzie śnieg. Ale jak na razie to jest sucho. I nawet opadów nie zapowiadają, także kto wie, czy tak się nie utrzyma przez parę dni. Dziękuję za to, że do mnie zaglądacie, że pamiętacie o mnie, że piszecie mi piękne komentarze. Dziękuję Wam za to bardzo, bardzo serdecznie. Jestem Wam bardzo za to wdzięczna. To jest bardzo miłe z Waszej strony. Dziękuję i pozdrawiam. Do zobaczenia. Na razie. Pa, pa.